Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry wszystkim widzom, którzy są z nami dzisiaj o to, żeby posłuchać o ekonomii. Dzisiaj będzie materiał o złocie, a tutaj się dzieje w obszarze dosyć dużo, bo globalny popyt inwestycyjny na złoto rośnie. Ze mną znani Państwu na pewno goście, analitycy Oandy TMS Brokers, pan Łukasz Zębik. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Oraz pan Wojciech Białow. Dzień dobry, bardzo mi miło. Kłaniam się. Zachęcam Państwa do tego, żeby kliknąć link w opisie. Tam jest również w zakładce link do bloga TMS Oandy, tam informacje rynkowe na temat edukacji, kalendarza szkoleń, przede wszystkim bazę wiedzy, którą też moi goście dają regularnie dla tych, którzy sięgają po analizy. Dzisiaj o złocie. Tak jak wspomniałem, jest tu dosyć duży popyt na to, żeby inwestować. Banki centralne też skupują ogromne ilości złota. Jak też obserwowałem, jest to też rzeczywistość Narodowego Banku Polskiego. Globalny ten popyt w pierwszej połowie tego roku wzrósł o 20%. Ja mógłbym zadać najprostsze pytanie, dlaczego akurat złoto? Mowa o sytuacji geopolitycznej, panie Wojciechu? Kupowanie złota to jest taki trochę atawizm, to znaczy rzecz, która niekoniecznie ma sens w dzisiejszych czasach, ale ponieważ mój ojciec tak robił, mój dziadek tak robił i mój pradziadek tak robił, to my też tak będziemy robić. Znaczy, wystarczy popatrzeć na wykres ceny złota, żeby zobaczyć, że rzeczywiście ono pełni, no, po amerykańsku, czy nawet nie po angielsku się to nazywa, rolę safe haven, czyli takiego, jak się boimy, a boimy się różnych rzeczy co jakiś czas, no to uciekamy do złota i tam się chronimy, wierząc, że to jest coś konkretnego. Pieniądz papierowy w każdej chwili, znaczy cały czas jest dewaluowany, ale w każdej chwili może nadejść jakaś silna fala. A złoto to jest pewien konkret, nie ma go za dużo. Jego wydobycie, nie ma ryzyka, że nagle wzrośnie wielokrotnie i jego cena spadnie. To trochę mówię, jest pozostałość po dawnych czasach, to znaczy w drugiej połowie XIX wieku ówczesny hegemon globalny, czyli Wielka Brytania, wprowadziła standard złota. Czyli system, w którym no, można było wejść do banku, położyć papierowy pieniądz na ladzie i dostać w zamian złote monety. No i później z nielicznymi wyjątkami typu Chiny, Persja czy kraje, jak niektóre kraje Ameryki Łacińskiej, które wybrały standard srebra, no, duża część krajów na świecie powieliła ten imperialny wzorzec amerykański. Ale potem przyszła pierwsza wojna światowa. No i oczywiście finanse to jest bardzo poważna sprawa. Ale gdy przychodzi walka na śmierć i życie, to one jakby, że tak powiem, schodzą na dalszy plan. To już bawienie się w to, co jest uczciwe czy nieuczciwe, no nie ma znaczenia, bo musimy wygrać wojnę. W związku z tym kraje odeszły od standardu złota. I po wojnie przede wszystkim Wielka Brytania próbowała wrócić do dawnego systemu. No i uważa się, że przywrócono kurs funta w stosunku do złota, no, przy zbyt wysokim poziomie jakby ceny złota. Niektórzy uważają, że to była prawdziwa przyczyna wielkiego kryzysu, który później nadszedł. Mhm. Największego kryzysu gospodarczego, no, od tamtej pory.
No i znowu, badania historyków gospodarki pokazują, że kraje, które szybko odeszły od standardu złota, czyli mogły no, po prostu drukować pieniądze, nazwijmy to, przeszły wielką recesję, wielką depresję relatywnie łagodnie, a kraje, które upierały się, że trzeba utrzymać no, stabilny, stary system, no, popadły w głębokie recesje, deflacje i tak dalej. I te różnice były no, bardzo znaczące, tam sięgające, nie wiem, 20% w różnicy tempa wzrostu PKB na przestrzeni kilku lat. Też pozwolę sobie postawić kropkę. Za chwilkę jeszcze wrócimy. Panie Łukaszu, pan jest fanem złota? Czy ja jestem fanem złota? No, swego czasu dużo analizowałem rynek złota w przeszłości, trudniąc się, powiedzmy, będąc zatrudniony jeszcze w innych firmach. Aktualnie też dość mocno śledzę. Inwestuję osobiście w fizyczne złoto, jakieś ewentualne nadwyżki, ale musimy wziąć pod uwagę to, że złoto na złocie, moim zdaniem, już w przeszłości można było zdecydowanie więcej zarobić. Teraz złoto, porównując do tych poziomów sprzed ostatnich kilkunastu lat, jest po prostu drogie. Co nie oznacza, że nie może być droższe. Wiele analiz rynkowych i wiele argumentów przemawia za tym, że złoto spokojnie może kosztować powyżej 2000 zł i do takich cen w najbliższych latach powinniśmy się przyzwyczaić. Więc jeśli myślimy o tym, o inwestowaniu w złoto, powinniśmy jak najbardziej wziąć to pod uwagę, ale należy mieć z tyłu głowy to, że to nie jest inwestycja na miesiąc, dwa czy na rok, tylko zdecydowanie na dłużej. Oczywiście istnieją instrumenty oparte o złoto, które zdecydowanie pozwalają zarobić w krótszym terminie, w bardzo krótkim terminie, no ale tutaj mówimy o jakiejś tam spekulacji i o instrumentach nieco bardziej ryzykownych. A Ja również osobiście. zgodzi się pan z tezą pana Wojciecha, że robimy tak, bo robili tak wszyscy w przeszłości? No, oczywiście, że mamy gdzieś to tam zakorzenione, że złoto to jest inwestycja, która nie traci na wartości, że złoto należy posiadać w portfelu i jakąś część oszczędności lokować właśnie w tym kapitale, szczególnie w okresach, kiedy ta inflacja jest podwyższona, a z taką sytuacją mamy akurat obecnie do czynienia. No i że raczej jakby ta podaż złota, ona nie wzrośnie z miesiąca na miesiąc jakoś drastycznie. Ona z reguły jest na jakimś tam stałym poziomie. To wynika oczywiście z ilości złóż w naszej ziemi i z niezwykle drogiego procesu eksploracji i wydobycia. W związku z tym, powiedzmy, ta ilość złota jest w naszym środowisku w pewnym sensie ograniczona, więc raczej na tej inwestycji nie stracimy, jeśli będziemy kupować to złoto. Oczywiście kupowanie złota wiąże się również z jakimś tam ryzykiem, no bo trzeba to gdzieś móc przetrzymać w jakimś bezpiecznym miejscu. Co prawda złoto, fizyczne złoto nie zajmuje dużo miejsca, no bo sztabka taka kilogramowa, no tak naprawdę ona jest niewielkich rozmiarów ze względu na gęstość złota, ze względu na właściwości fizyczne. Więc no to oczywiście niesie to ze sobą jakieś ryzyko kradzieży, aczkolwiek posiadanie już złota w fizycznej formie powoduje, że trudno jest po prostu skonsumować to. W takim sensie, że oczywiście na rynku można odsprzedać i bez problemu to możemy zrobić, oczywiście z pewną jakąś tam stratą, jeżeli byśmy zrobili to, kupili dzisiaj złoto i sprzedali za tydzień czy za dwa,
to prawdopodobnie koszty transakcyjne by nas spowodowały, że na tej transakcji byśmy byli na jakimś tam małym minusie, ale kupowanie sztabek, już nieważne, czy to jest sztabka jednouncjowa, czy 100-gramowa, czy 1-kilogramowa, jest dobre z tego względu, że to jest pewnego rodzaju forma oszczędzania. No i powiedzmy, musimy wykonać jakąś pracę, żeby tą sztabkę upłynnić, więc z tego powodu też jest to dobra forma inwestycji. No ale oczywiście złoto to jest jak najbardziej produkt spekulacyjny w dużej mierze. Istnieją instrumenty takie jak kontrakty CFD czy kontrakty futures oparte o złoto, które pozwalają mieć taką ekspozycję z dźwignią finansową, z mniejszą bądź z większą, ale również coraz bardziej popularne produkty takie jak fundusze zarządzane pasywnie, czyli ETF-y, które one inwestują bezpośrednio na rynku złota w fizyczne złoto, a my kupujemy po prostu tytuły uczestnictwa i ten rodzaj inwestycji coraz bardziej jest popularny. Ale wracając jeszcze do banków centralnych, tak, no to Polska i tutaj Narodowy Bank Polski lideruje, jeśli chodzi o, znaczy jest w pierwszej trójce, zaraz za Chinami i zaraz za Singapurem również. Dużo sprzedawał w ostatnich 6 miesiącach złota, dużo sprzedawała Turcja ze względu na różnego rodzaju problemy gospodarcze, silną deprecjację liry tureckiej. Tam ludzie po prostu bardzo dużo kupowali tego złota ze względu właśnie na bardzo wysoką inflację. W związku z tym bank centralny to złoto sprzedawał na rynku. Więc tak to wygląda, ale jeśli chodzi o statystyki, no to to pierwsze półrocze 2023 roku cechuje się najwyższym popytem ze strony banków centralnych od 20 paru lat, ale szczególnie pierwszy kwartał. W drugim kwartale mieliśmy pewnego rodzaju spowolnienie, ale tak czy inaczej te pierwsze 6 miesięcy były imponujące pod tym kątem. Tak, czyli Chiny kupują, o ile dobrze pamiętam, 21 ton dokładnie. Tutaj jest również Turcja, o ile dobrze pamiętam, 11 ton. Czyli, panie Wojciechu, złoto w jakiś sposób bryluje na słabym rynku surowcowym? No, wystarczy popatrzeć na wykres ceny złota z ostatnich lat i na jego szczyty. Więc złoto przekroczyło poziom $2000 za uncję w sierpniu 2020. No, czyli COVID oczywiście. Tak rozpoczyna się pandemia, globalna pandemia COVID. Wszyscy się boją, kupują złoto. Ono w sierpniu 20 osiąga szczyt, po czym spada. Następny szczyt złota w ostatnim okresie to marzec 2022. I też jest sprawa oczywista. Rosja napada na Ukrainę. Sytuacja geopolityczna na świecie gwałtownie się zaostrza. Na fali obaw co do przyszłości złoto rośnie, znów przekracza poziom $2000 za uncję. No i mamy szczyt paniki, no zaraz miesiąc po rozpoczęciu wojny. I trzeci raz w ostatnich latach cena złota przekroczyła poziom $2000 za uncję. To było w maju 2023. Długo nie było jasne, co jest jakby motorem napędowym tej zwyżki, dopóki nie upadło kilka, no nie największych amerykańskich banków, bo banków klasyfikowanych jako banki regionalne, no czyli taka powiedzmy druga liga, ale też nie były to zupełne maluchy. Więc oczywiście pojawiły się skojarzenia z latami tam 2007-2008, kiedy chmury burzowe
zaczęły narastać nad sektorem bankowym. Nie skończyło się to upadkiem banku inwestycyjnego Lehman Brothers. No i ostatecznie Besson na amerykańskim rynku akcji, najsilniejszą od czasów wielkiego kryzysu w latach 29-32. No ale banki przestały upadać i złoto wróciło poniżej poziomu 2000. Czyli no, potwierdzę to zestawienie, które podałem, potwierdza tezę, że jak trwoga, to do złota, tak? Tak, natomiast moim zdaniem ciekawie zapowiadają się kolejne miesiące, z tego względu, że należy wziąć pod uwagę to, że no cena złota to dla osób, które nie śledzą tak rynków finansowych szczegółowo i nie znają tych zależności, ona w dużej mierze zależy oczywiście od siły dolara amerykańskiego. I tutaj mamy taką odwrotną korelację. Wzrost wartości dolara z reguły powoduje spadek wartości złota i na odwrót. Duże znaczenie dla rynku złota odgrywają oczekiwania rynkowe co do dalszego przebiegu cyklu zacieśnienia monetarnego, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale też globalnie, no bo w tym momencie wiemy, że globalnie jesteśmy gdzieś w okolicach końca zacieśniania. Stany Zjednoczone być może jeszcze podniosą raz, dwa razy, a być może nie. Tak naprawdę teraz jest właśnie takie przeciąganie liny i rynek stara się znaleźć jakieś potwierdzenie tego, czy aby na pewno lipiec to był ten ostatnia decyzja w całym cyklu zacieśnienia monetarnego. Jeżeli sobie wrzucimy na wykres rentowności amerykańskich obligacji wykres złota, no to widzimy automatycznie tutaj też taką silną korelację. Wzrost rentowności, tak jak to miało miejsce w ostatnich dniach, tutaj musimy też zejść na taki krótki termin. Widać, że automatycznie osłabia złoto. W 2022 roku złoto na początku oczywiście urosło ze względu na wojnę, a potem, kiedy sytuacja no może nie zaczyna się normować, ale kiedy rynki przestały żyć wojną i ten temat nie był już tak gorący, mimo że ludzie na froncie umierali, co jest straszne, no to złoto zaczęło spadać. Z technicznego punktu widzenia oczywiście zadziałał opór historycznych szczytów. Takie poziomy zawsze, przynajmniej z psychologicznego punktu widzenia, działają, więc mamy dynamiczne odejście, mówiąc kolokwialnie, od tego poziomu, a potem zaczęły się oczekiwania właśnie na te podwyżki stóp procentowych, a wiemy, że z reguły jest tak, że początek cyklu zacieśniania albo początek wzrostu oczekiwań na podwyżkę kosztu pieniądza w Stanach Zjednoczonych powoduje spadek cen złota. Tak to trwało do jesieni ubiegłego roku, a potem rynek zaczął spekulować, kiedy będzie recesja w Stanach Zjednoczonych i kiedy Rezerwa Federalna w związku z tym zacznie obniżać stopy procentowe. Te zakłady nadal trwają. W ostatnim czasie no, mieliśmy ponownie wzrost rentowności amerykańskiego długu. Tu mówimy też o dziesięciolatkach, które wyszły na najwyższy poziom w ostatnich dniach od 2007 roku. Dwulatki przebiły 5% i też są bardzo wysoko. Za chwilę mamy Jackson Hole, za chwilę mamy Powella, który będzie przemawiał i rynek bacznie będzie wsłuchiwał się w jego słowa, chociaż tak naprawdę możemy oczywiście nic konkretnego nie otrzymać. No ale w tym momencie rynek szuka odpowiedzi, kiedy de facto Rezerwa Federalna rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych. Na początku oczywiście musimy mieć potwierdzenie, czy to już jest koniec, czy jeszcze otrzymamy we wrześniu, a może w listopadzie jedną podwyżkę, bądź do końca roku dwie, czy być może lipcowa podwyżka była ostatnim ruchem, a potem będzie rynek spekulował, kiedy rozpoczniemy obniżki stóp procentowych. Powell oczywiście jest świetnym dyplomatą i on
będzie starał się tak powiedzieć, żeby nic nie powiedzieć, żeby jednocześnie rynki dalej spekulowały, ale żeby spowodować, żeby ta zmienność rynkowa była jak najmniejsza, a przede wszystkim, żeby nie wywołać silnych spadków na Wall Street, bo to dla amerykańskiej gospodarki nie jest korzystne. W długim terminie, no bo to też pewnie inwestorów interesuje, co może się stać z ceną złota w długim terminie. W długim terminie myślę, że jak najbardziej ponowne wyjście powyżej 2000 jest realne, z tego względu, że historycznie patrząc, początek obniżek stóp procentowych, no, który się rozpocznie, czy na początku przyszłego roku, czy w połowie przyszłego roku, tego do końca nie wiemy, ale on prędzej czy później nastanie, to będzie przede wszystkim potężny impuls dla cen złota. A cena złota, mimo podwyżek stóp procentowych od marca 2022 na razie do lipca tego roku, nie spadła jakoś diametralnie. To było zejście z 2070 tych okolic z poglądem na wykres gdzieś w okolicy 1650, po czym mieliśmy kolejny atak i tak naprawdę jesteśmy cały czas wysoko. Więc przed nami tak naprawdę moim zdaniem dobry okres dla złota, chociaż w krótkim okresie, jeżeli spekulacje narosną odnośnie tego, że jednak Fed zrobi jeden bądź dwa ruchy w górę na stopach jeszcze w tym roku, może spowodować, że złoto zostanie zredukowane gdzieś w okolicy 1850-1800 dolarów, tam gdzie wypadają jakieś kluczowe poziomy techniczne. Więc w krótkim terminie możemy zobaczyć niższe poziomy, ale w długim ten czynnik w dużej mierze obniżek stóp procentowych, gdzie ta perspektywa gdzieś tam się na horyzoncie nam rozciąga, będzie powodować, że to będzie taki duży impuls prowzrostowy dla cen złota. Proszę wziąć pod uwagę to, że jeżeli stopy procentowe spadają, to ten koszt alternatywny posiadania złota w portfelu, on po prostu maleje. Jeżeli będą stopy procentowe obniżane, a jednocześnie trend dezinflacyjny będzie postępował, tak jak aktualnie obserwujemy, to ten koszt będzie coraz mniejszy, a to będzie automatycznie powodowało, że popyt na złoto będzie rósł. Dwa słowa jeszcze. Nie mówiliśmy nic o rynku ETF, który to jest silnie skorelowany z ceną złota i tak naprawdę to on w dużej mierze kreuje. On nadal jest słaby w ostatnim czasie. Co prawda mieliśmy, rynek odnotował spore napływy do tych funduszy, kiedy banki regionalne w Stanach Zjednoczonych upadały w marcu, ale nadal to nie są takie poziomy, jakie obserwowaliśmy chociażby na początku pandemii, czyli w 2020 roku. Więc jeżeli popyt właśnie tego sektora funduszy zarządzanych pasywnie, które inwestują w fizyczne złoto, odrodzi się i tutaj będzie duże zainteresowanie inwestorów, a to może się oczywiście wiązać z rychłymi obniżkami stóp procentowych, wówczas cena złota ma szansę ponownie zaatakować, a nawet wyjść na historyczne maksimum. Jeszcze jedno słowo. Jeżeli słucha nas Kowalski, Nowak, jak inwestować właściwie dzisiaj w złoto? Gdybym chciał, ktoś chciał ruszyć z miejsca i zainteresować się pod kątem ABC inwestowania? Wojtku, pozwolisz, że ja powiem, chyba że chcesz coś dodać? Mam nadzieję, że ty powiesz. No jest oczywiście, tu o tych wielu formach wspomniałem. Najbardziej taką popularną albo najprostszą jest oczywiście kupno biżuterii. No ale tutaj oczywiście zależy od jakości tego złota i tak dalej. To jest 50% popytu światowego. Tak, ale musimy wziąć pod uwagę, że jednak rynek jubilerstwa nie wpływa jakoś diametralnie na cenę złota. Jednak rynek ten spekulacyjny, inwestycyjny w dużej mierze on kreuje cenę. Fizyczne złoto w formie sztabek i monet, które na tym obecnym rynku, znaczy nie ma żadnego problemu z upłynnieniem, jeżeli nabyliśmy to złoto w renomowanej firmie. Bardzo popularne ETF-y, które
inwestują bezpośrednio w fizyczne złoto i tam przez kupno tytułów uczestnictwa danego funduszu możemy mieć ekspozycję własnego portfela. Nieco bardziej spekulacyjne kontrakty futures, no i kontrakty CFD. Różnica pomiędzy kontraktami CFD a kontraktami futures jest taka, że kontrakty CFD są po prostu bardziej dostępne, bo tam próg wejścia jest po prostu niższy. Z mniejszym kapitałem możemy zacząć inwestować na tym rynku. Jest to rynek oczywiście lewarowany, przeznaczony do osób, które handlują w krótkim albo średnim terminie, nieco bardziej ryzykowny, ale też dostarczający wielu emocji i no, dający możliwość dużo większych zysków, ale jednocześnie wiążący większe ryzyko inwestycji. Tak jest. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwa zachęcam do zainteresowania się rynkiem złota. Pan Wojciech Białek, bardzo dziękuję. Kłaniam się. Oraz pan Łukasz Zębik. Do usłyszenia niebawem. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.